Dzień dobry Państwu, jesteśmy na ulicy, przy ulicy Wita Stwosza, czyli zajezdnia tramwajowa, tu jest właśnie, wyjeżdża tramwaj. Widać tutaj robią jakieś naprawy kabli tych przewodów, tam naciągają do słupa odpowiednio tam te instalacje elektryczne dla tramwaji, żeby pantograf dobrze przechodził właśnie. O, jedzie tramwaj właśnie tutaj, wyjeżdżają z zajezdni. Zygmunt. Chychra. Bo tramwaje teraz mają nazwy. Zygmunt Chychła wyjeżdża. Tutaj mamy drugi. Tutaj nie wiem, ten nie ma nazwy akurat. Nie, Leopold von Winter. O, wyjechał Leopold von Winter. Więc tu mają różne nazewnictwa. Każdy ten tramwaj został nazwany. No tutaj zakład transportu tego pilnuje. No tutaj szóstka na Ostowice, Świętokrzyska. Najpierw musi wjechać na pętlę, potem odjedzie stamtąd. Wyjechała co jeździ. No i tak to wygląda. I teraz proszę Państwa, tutaj mamy takie 3-4 samochody, nawet takie pomarańczowe. To są samochody interwencyjne, gdy się tam zerwie trakcja, czy tam tramwaj z torów wyskoczy, to oni tam wyjeżdżają na pomoc. Nawet dźwig jest. Nawet dwa dźwigi, o. Tak to wygląda. No, zajezdnia to jest tramwajowa w Gdańsku, w Wrzeszczu. Stara zajezdnia. No, kiedyś w Oliwie była zajezdnia tramwajowa. W Oliwie była, jeszcze tam ten budynek stoi, no był podpalony ostatnio, tam była konna zajezdnia, bo kiedyś tramwaje ciągnęły konie, prawda? A pojechał samochód pewnie dyrektora. No był wiceprezydent Lisicki, jest teraz szefem tramwaji i autobusy. Taka firma powstała. No także teraz jest szefem tej firmy. No tramwaje się kupuje nowe, no ostatnio mówią, że nawet autobus kupili na wodór. Teraz tak to wygląda, proszę Państwa. No tu ładne samochody jeżdżą, Porsche. Następny tramwaj jedzie, bo ten nie jest nazwany, Lawendowe w Górze. Coś tam Dziorda pojechał. No każdy tramwaj ma swój kurs, prawda, i numer. Tutaj stąd jest pętla Strzyża, tam gdzie biegnie ten zawodnik. I tam stamtąd wyjeżdżają tramwaje z pętli Strzyża. I tak to jest. No. Najpierw muszą na pętlę wjechać, żeby móc wyjechać. Zawodnicy biegają, ćwiczą. No, proszę Państwa, idziemy dalej, bo tutaj... Tu kiedyś było takie małe zoo, były zwierzątka, no i było ogrodnictwo, no niestety już tego nie ma. Zostało zarośnięte wszystko trawą, a tam jest stadion Gdański Ośrodek Sportu i Rekreacji ma. Tam budynek też jest jego, a tutaj pewnie jakiś deweloper za chwilę to dostanie i będą domy budować. Idziemy dalej. Monty Trucks montują traksy. Już skończyli panowie, teraz muszą zjechać na dół i pojedzie ten samochód dalej. No to proszę Państwa, stał kiedyś dom, wieżowiec, który leciał w powietrze. Na jego miejsce pobudowano nowy budynek. No bo to było tak, że po święta Wielkiej Nocy to wybuch nastąpił. No tu poginęli ludzie. Tragicznie to wyglądało. On spadł dwa piętra na dół, ten wieżowiec. No i teraz na jego... Bo gaz został odkręcony. Tam podobno jakiś biedny człowiek odkręcił sobie gaz.
No tutaj mamy ścieżkę, można przejść na stadion. I tak ten gaz wybuchł. I dwa piętra usiadł ten wieżowiec, no i potem trzeba było go rozwalić, całkiem go zburzono. A na tym miejscu postawiono ten właśnie, Witaspoczta 81, tutaj postawiono ten budynek. No oczywiście w tym budynku już gazu nie ma wcale, tylko jest prąd. Wszystko na prąd. Oświetlenie, ogrzewania. Proszę bardzo, tu mamy przedszkole, połączenie z lokalem. Przedszkole jakieś jest, widzę, czy ogródek, nie wiem, do zabaw. Ale klub dziecięcy tam jest. Tutaj mamy biura, dyrekcja. Siedzi tutaj tej firmy autobusy i tramwaje. Gdańskie autobusy i tramwaje. Tak to wygląda. No a tu mamy garaż podziemny, jest 81 pod tym budynkiem. Ładnie teraz to zrobili. Zielono. I tu mamy garaż podziemny. Można sobie wjechać do garażu. Jak się tu mieszka oczywiście, pod warunkiem. No tutaj 1934 rok. Proszę bardzo, jest tutaj oznakowanie. W 1934 roku ta zajezdnia powstała, proszę bardzo. To już trochę jest, nie? Przedwojenna jeszcze. Także pozdrawiam z Gdańska Brzeszcza, ulica Witaspocza. Przy zajezdni tramwajowej byliśmy dzisiaj. Ahoj.